Witam Państwa serdecznie. Mam ogromną przyjemność otworzyć dzisiaj wystawę naszej koleżanki, która niedawno niestety od nas odeszła. Prezentuje ją dzisiaj jej córka Marta. Wystawa odbywa się tutaj w naszej galerii Lufcik w Związku Polskich Artystów Plastyków na Mazowieckiej 11a. Wystawa potrwa do końca miesiąca, do 11 maja. Cudownie, no bo koniec miesiąca jest dzisiaj. Wystawa potrwa do 11 maja. Być może będzie jeszcze przedłużona, a na pewno chcemy jeszcze ją przenieść w inne miejsce. Wystawa jest przepiękna. Malarstwo naprawdę wysokiej klasy. Kochani, ja tylko otwieram wystawę. Marta, myślę, że opowiesz o tym, bo widzę, że mama skończyła tyle uczelni i jeszcze nawet studiowała już, prawda, w takim wieku poważnym, jak ja to mówię, prawda, jak miała 60 lat. No. Super, kochani, naprawdę bardzo wartościowa wystawa. Zapraszam, galerie są teraz otwarte od wtorku i zapraszam do obejrzenia, bo jest co obejrzeć. Marta, proszę powiedz trochę coś o swojej mamie tutaj. Chciałam przyłączyć się do gorących zaprosin na wystawę mojej mamy Adeli Rakoczy. Jest to wystawa promemoria, która prezentuje całą jej twórczość od wczesnych lat 80., kiedy ta twórczość była już twórczością bardzo dojrzałą. Mama wtedy malowała bardzo dużo abstrakcji. Mama była architektką, była też malarką, eksperymentowała przez całe życie z bardzo różnymi formami malarskimi. Zajmowała się też grafiką i rysunkiem technicznym. A pod koniec życia skończyła studia teologiczne, którym dała wyraz również w swoim malarstwie, ponieważ cały ten cykl inspirowany jest pieśnią duchową Jana od Krzyża. Natomiast chciałam też podkreślić bardzo mocno, że mama pod koniec życia odkryła, właściwie już po śmierci odkryła się dla nas, jej rodziny, dla mnie i mojego brata na nowo, w związku z tym, że myśmy odkryli jej wieloletnie zapiski. Mianowicie okazało się, że mama przez całe życie prowadziła archiwum, w którym notowała różne swoje spostrzeżenia i przemyślenia estetyczne, ale także osobiste, pisała też wiersze i gromadziła ogromną ilość cytatów z różnych ważnych tekstów teoretycznych dotyczących nie tylko malarstwa, ale także sztuki. W związku z tym narodził się w nas pomysł, aby tą część jej twórczości, której właściwie ona nigdy podczas żadnych wystaw nie prezentowała, przeznaczając te zapiski przede wszystkim dla siebie, aby ją pokazać, ponieważ wydaje nam się, że wszystkie te uwagi na temat sztuki są niezmiernie ważne, pozwalają na nowy sposób spojrzeć na jej malarstwo i mają pewien wymiar uniwersalny, ponieważ jej refleksja na temat sztuki była bardzo zaawansowana, bardzo przemyślana, w bardzo analityczny sposób skonstruowana, zresztą tak jak jej malarstwo. Wydaje mi się, że we wszystkich jej obrazach widać nie tylko wielki talent plastyczny, ale także to, że mama była architektką i potrafiła w sposób bardzo systematyczny, analityczny i krytyczny myśleć o przestrzeni i w podobny sposób myślała o swoich tekstach. Także w kontekście tej wystawy bardzo serdecznie Państwa zapraszam zarówno do kontemplacji tych obrazów, które wydaje mi się dają asumpt do takiej formy ich doświadczania, jak i do czytania zapisków, które umieściliśmy tutaj na ścianie, które mniej więcej odpowiadają chronologii wystawy. To znaczy wszystkie zapiski, które towarzyszą obrazom z lat 80. 90. to są zapiski z tego mniej więcej okresu. Później w ostatniej fazie swojej twórczości mama była znacznie bardziej oszczędna w słowie, niemniej jednak takie zapiski po sobie pozostawiła. Te obrazy pochodzą z lat 80. i 90. Jest to okres abstrakcyjny malarstwa Adeli Rakoczy, mojej mamy. Te obrazy pochodzą z ostatniej fazy twórczości mamy, kiedy bardzo interesowała się mistyką chrześcijańską. Cały właściwie ten cykl poświęcony jest pieśni duchowej świętego Jana od Krzyża, natomiast kilka obrazów zawiera też odwołania do wielkich tekstów kultury zachodniej. Ten obraz, Podróż Pana Cogito, jest nawiązaniem do cyklu wierszy Zbigniewa Herberta poświęconych Panowi Cogito. W latach 90. i na początku lat 2000. mama malowała bardzo dużo abstrakcji w głębokich, nasyconych barwach, inspirowanych przede wszystkim pejzażami, w tym jej ogrodem. W latach 90. mama eksperymentowała z różnymi formami graficznymi. Tutaj widzimy grafiki, które malowane były japońskim
pędzlem, tuszem na czerpanym papierze. Kontynuacją tego cyklu są obrazy, również malowane podobną techniką, ale już farbą olejną. Mama wtedy inspirowała się buddyzmem i te prace są oparte na pewnej medytacji nad samym gestem malarskim, wykonującym pewną pracę za pomocą pędzla. Gestem, który zawsze, za każdym razem przy przyłożeniu pędzla do papieru jest absolutnie niepowtarzalny. I zachować w pamięci. No koniecznie. Jedną z wielu skupionych. Tak, nie, no, ale jest tutaj widać tą drogę jej życia po prostu. Fantastycznie w tych obrazach i te dopiski wszystkie, no to coś fantastycznego to konstruują. No ale to jest dzieło też córki tutaj, że tak kochała mamę i kocha nadal, bo tego to jest wiadomo. Adela jest z nami, po prostu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.